Witajcie, ziomeczki z Twitter Travel, w kolejnym odcinku z Hardzone 4 na okazji Kaiser Redux, jako Królestwo Rumunii. W ostatnim odcinku, no tak naprawdę, przechodziliśmy przez kryzys gospodarczy i teraz się już nam kończy. Teraz możemy handlować z Albańczykami. No niestety, ale Węgry są w trakcie wojny, co jest takim minusem, że my chcielibyśmy, żebyśmy mogli jednak coś zrobić z tym, bo możemy zrobić ultimatum, tylko że może być w trakcie wojny. Tak, a nie mamy dobrudży. Więc tyle z tego. Nie wiem, jak to będzie wyglądało w przyszłości. Póki co szykujemy się na wojnę z Bułgarią. Jak sami możecie zauważyć. Dziękuję. Jak sami możecie zauważyć, już jesteśmy w frakcji z Serbią. Forming Border Regionary Corps. Okej, tak. Wysyłamy tam. Niech się tam chaos wprowadzają. A my w międzyczasie oczywiście będziemy szykowali się na tą wojnę, co w głównej mierze może być dla nas w miarę szybkie, jeżeli widzę, że nasze dywizje są w miarę. Na pewno chciałbym sobie trochę polepszać Mountaineersów i inne tego rodzaju dywizje, bo one to są takie dywizje w miarę specjalne dla nas. Ale to może trochę zająć nam czasu, więc obyśmy zdążyli. No niestety nie zdążymy zrobić tutaj ultimatum, ale już się zbliżamy do wojny. Okej, możemy spróbować tutaj zdobyć to i zobaczymy, czy będziemy w trakcie wojny z nimi? Nie. Okej, ale możemy od razu to korować, więc oczywiście, że to zrobię. No i wygląda na to, że nie mogą nic przeciwko nam powiedzieć. Dobrze. Dobra. Karol II. Po pierwsze, Karol II nie jest już naszym królem, więc trochę taki słaby event jest. Okej. Na pewno musimy dbać o to, żeby nasz król aż tak dużo nie wydawał pieniędzy, bo to może źle się dla nas skończyć. Póki co, no już wystawiamy tutaj w miarę dużo samolotów. Mamy też tutaj w zapasach, więc to jest dobre. Na pewno będziemy musieli sobie zadbać o to, żebyśmy zaczęli produkować już fabryki militarne. Wojna jest coraz bliżej. Okej, co tutaj jest? Musimy mieć dobrudże. Tutaj będziemy później mieli te rzeczy. Co tutaj jest? To tak naprawdę nie jest zbyt dużo. A tutaj możemy dostać więcej manpowera. Tutaj więcej manpowera i war supporta, ale wydaje mi się, że już moglibyśmy coś porobić z tym, bo nie wydaje mi się, żeby aż tak bardzo było nam potrzebne. Oraz chyba wojna się rozpoczęła, więc za chwilę my też dołączymy do niej. Okej. Dobra, mamy coś tutaj takiego, co by się nam przydało? Tutaj musimy skończyć to. Okej. Ulepszyjmy jeszcze trochę naszych Mountaineersów. Jest czwarta wojna bałkańska. Na szczęście wyciszyłem sobie te melodie, więc nice. Okej. Dobra, widzę, że tutaj możemy przejść, więc jak najszybciej zajmijcie się tymi. A, weszli tutaj. Okej.
Póki co mamy zielone światło, co mi się podoba. Samoloty też mamy w miarę, chociażby się przydały bardziej samoloty wsparcia. Ale raczej się nam nie uda ich zdobyć. Możemy coś tutaj porobić, możemy przed czasem. Ale póki co niech się tutaj powoli atakują. Okej, wygląda na to, że nasza armia aż tak bardzo szybko coś nie przebije. A jeszcze nasz dowódca chorował. Okej, więc póki co musimy się próbować jakokolwiek tutaj przebić. Co tutaj jest? Capture dobrego. No 32 dni to mało prawdopodobne, żeby mi się udało to zdobyć. Póki co te dywizje to tak powoli atakują. Okej, udało się przejść. Tak, szybko. Jest! Aha, okrążyliśmy was. Chociaż nie sądzę, żeby to aż tak szybko nam to pomogło. Okej, powoli się przebijamy. To dobrze dla nas. Dobra, zajmijcie się tymi. No nie sądzę, żeby się nam udało w 16 dni to wygrać. Fabrykę jedną militarną to na pewno by się przydało mieć. Aha, okej. Rosja się zamieniła w carstwo ponownie. Kto wami rządzi? A, Michał II. Dobra, nie wiem, czy mi się uda w 16 dni dosłownie to zrobić. No, 7 dni, a jak sami widzicie, jak tutaj dużo tego przyjęliśmy. Czy się udało nam to zrobić? O, udało się nam! Yo! Dobra. Widzieliście, jak się to udało nam szybko zrobić? Okej, póki co niech tutaj nam przesyłają. Jak to wygląda z tymi? Tutaj niech się wystawi kilka dywizji. Też dzięki temu będziemy mogli powysyłać ich. Okej. Serbia, co ty robisz? Beze mnie? Okej, co my... czy mamy jakieś to jest rozszerzenie na jedną doktrynkę, czy jest to na specyficzną doktrynkę? Nie, wygląda na to, że na jedną. Znaczy na wszystkie. Więc... Superior Firepower. Pójdzie. Plus jeszcze... Muszę tutaj dać to. Okej, wygląda na to, że nasze dywizje no, powoli tutaj ich okrążają. Dobra, niech się tutaj zajmą ci. No i wygląda na to, że totalnie będzie to szybka wojna bałkańska. Okej. Nie będziemy wysyłać swoich bojówek. Będziemy mili. Tym razem. Okej. Wygląda na to, że już się udało tutaj ogarnąć. Więc tak, nasz front. Będziemy wchodzić do Serbów. Będziemy się zajmować się tylko naszym frontem. Dobra, wygląda na to, że w miarę sobie dużą armię wybudowaliśmy i nasi wrogowie totalnie nie mogą sobie poradzić z tym. Mamy sobie War Economy. No i pokazuje, że nawet jesteśmy słabszym przeciwnikiem. No, może sami jesteśmy słabsi, ale tutaj posiadając taką armię, znaczy się sojuszników, to jesteśmy w stanie trochę porobić. Okay. Spróbujcie tutaj wejść. Mamy jakąś misję kolejną? Przejąć coś. Wydaje mi się, że to może być już trudniejszą misją.
Na pewno potrzebujemy karabinów, bo ich mamy brak. No, a już się tutaj przejmujemy. Wy przytrzymajcie tych. Chcemy ich odciąć najszybciej. No, ale może się nam uda zdobyć Sofię. Okej, okay, udało nam się kolejny bonusik. Bardzo chętnie. Mountaineers Infantry 2. Wydaje mi się, że to jest fajne, żeby zdobyć to tak darmowo. I co tutaj możemy? Artylerię sobie dajmy. Dobra, nie no, Bułgarzy to już padają. Jesteśmy nadal w wojnie. Jesteśmy nadal w wojnie, w Unii. Dawajcie. Przetrwajcie jeszcze 20 dni. Okej. Okay. Wyślijmy tutaj dywizję i tutaj. Nie, bo może się okazać, że my. Że my z łatwością sobie tutaj. Węgrów weźmiemy terytoria. Air flexibility. Okej. Okay. A co my mamy? Mamy integrację. Okej, okay, integruj. Nie wiadomo. Oj. Uj. Ale może się nam uda to zrobić, bo w sumie odpaliliśmy to. Chociaż może się też, mogą się też wkurzyć. Dobra, spróbujmy tutaj trochę powysyłać wizji na ten front. I... Oj, i mamy wojnę. No, bywa. Okej, ale pokazuje, że są słabi. No, Węgrzy to zapewne mają słabe dywizje. O, ale Transylwania się tutaj rozpoczęła walkę. I wygląda na to, że Węgrzy to tak trochę słabo im idzie. Okej, okay, ale oprócz tego, że tutaj Banat się wyzwolił, wydaje mi się, że coś sobie źle wyobrażacie. Okej, okay, zajmijcie się tymi. Okej, okay. Widzę, że Banat to totalnie kradnie nam terytoria. Ale szybko tutaj dojdźcie, dajcie sobie mega agresywnie. Musimy przejąć jak najwięcej terytoriów ich. Ale wygląda na to, że uda nam się nie mieć wojny w górach, co byłoby najgorszą rzeczą na świecie. Plus jeszcze wykorzystaliśmy trochę to, że oni nie byli zbytnio przygotowani na to i jesteśmy tutaj w stanie trochę ich zwalczać. Okej, okay, dawajcie tutaj. Dobra. Dobra, wygląda na to, że w miarę się nam udaje. Oczywiście musimy przejść na tutaj trochę na dolinę, ale wojska węgierskie po tej wojnie ostatni to trochę słabo im teraz się wiedzie. Tutaj antitanków nie będziemy chcieli. Bardziej chętnie bym chciał sobie dodać do tej dywizji trochę czank bardziej byli. Okej, okay, możemy sobie coś tutaj dać. Okej. Okay. Okej, okay. Serbia chce dołączyć do wojny. Czy naprawdę chcesz dołączyć do wojny? Okej. Okay.
Nie dołączyła do wojny, ale zbytnio nic nie robi. I coś tutaj możemy porobić? Możemy to zrobić. Możemy takie ulepszenie zdobyć. Póki co... To aż tak dużo to nie możemy pomóc. O, w ogóle tego zapomniałem zrobić, nie mam radia. To mógł być problem. A póki co mamy w powietrzu samoloty. Węgrzy są w miarę sami, też powiedzmy sobie szczerze, aż tak dobrze to im nie idzie. Teraz ogarniam sobie te rzeczy. To są nasze kory? Tak, to są nasze kory, więc nie musimy się aż tak bardzo martwić o to. Ale no, z Węgrami to będziemy musieli trochę sobie się bawić, niestety. Chciałbym trochę ich pookrążać, ale... Nie wiem, czy mi się uda zrobić tutaj takie ładne okrążenie idzie, ale... W miarę im się udaje. Alliance offer from Albania. Szczerze, możemy się poprosić o pomoc. Zawsze chętnie. Teraz się bronią, więc trudno będzie tutaj okrążać. Ale powoli już nam idzie to. Się skończy na tym, że w ogóle ich nie okrążymy. No. Wiecie, bo tak perfekcyjnie możecie przejść przez rzekę i wtedy nie będziemy mieć problemu z wojną na rzece. Okej. No. Okej, szybko to robimy. Co tutaj jest? Can declare war on Hungary. To jest taki problem, że ja już wypowiedziałem wojnę. No, możemy sobie to wziąć, żeby trochę może zwiększyć manpower. Bo za chwilę mi się wydaje, że to jest drugi? Tak, to jest w drugim odcinku udaje mi się totalnie zjednoczyć Rumunię, zrobić cały content do Rumunii. Co byłoby śmieszne. Jak sami widzicie, Austria aż tak dobrze nie wygląda. Ma wojnę z Słowenią. I w ogóle Iryria się wyzwoliła. Więc nie mają najlepszego czasu. Okej, zacznijmy tutaj ulepszać. Okej, wygląda na to, że już możemy w sumie nawet ulepszyć tutaj, żebyśmy mieli rangersów. Co wiadomo, że to w ogóle będzie znakomite ulepszenie do mantynirsów. Okej, bierzemy sobie też plus 1 ten procent. I wygląda na to, że my tutaj totalnie ich przejeżdżamy. Teraz są na ostatniej rzece, ale my jesteśmy po drugiej stronie i kontrolujemy Budapeszt. Czasami śmiesznie to jest. Okej. Tutaj możemy przypadkiem nie zaatakować tych i no właśnie wypchnąć ich czołgi, dlatego że ich czołgi są okropne. No i jeszcze okrążyliśmy ich przez przypadek. Nawet nie chciałem ich okrążać. Okej, ale przebiliśmy się przez rzekę, więc... Nie powiem, trochę wydawało mi się, że mogą być mocniejsi, ale właśnie podbiłem całe Węgry. No. Mieliśmy jakieś militie? On się chyba nie zrespił, bo my tak szybko to wszystko zrobiliśmy. Okej, tego to jeszcze nie odpalamy. Sobie odpalimy później. Ale i tego nie możemy zrobić. Możemy statki porobić, ale... Jest jeden z tych rzeczy, których kompletnie nie cierpią robić statków. Okay, możemy to zbypassować.
Co to jest? Krasnoszorene to jest. O. Możemy po prostu manualnie to zrobić. Się wyzwoli bez naszej wiedzy, kontroli. Okej, okay, wyzwalamy Węgry. No i oczywiście, że wyzwalamy małe Węgry. Dlaczego moglibyśmy wyzwalać duże Węgry? Okej. Okay. Wojwodina. Możemy oddać to Ilrii. Ale oddajmy to. Słowacja. Zwolimy się tutaj Słowację, taką, wiecie, miłą. Burgenlandia, to Węgry też nie wezmą. Już nie będziemy tacy nie mieli. No i w sumie to chyba wszystko. Mamy to coś. To nie jest najmilsza rzecz do posiadania, ale posiadamy takie granice. I teraz jest pytanie, co możemy robić? Ponieważ dosłownie cały content wykonaliśmy. Cały content dla Słowacji wykonaliśmy. Możemy teraz pójść tym. Nie wiem, kim ty jesteś. Co tutaj w ogóle jest? Jakakolwiek fajna rzecz. Tutaj możemy dostać klejmy, mieć takie granice. Tutaj mamy podobne granice, więc... A tutaj, czy nie mamy czegoś takiego? Okej. No, tutaj co najwyżej byśmy mogli wziąć o to, o te terytoria od Rosjan. Tylko, że jest taki problem, że no, Niemcy to są dosyć duże, nie mają, mają na Nalmidar Afrykę. Więc... kolejna seria, którą szczerze bym chciał trochę pociągnąć, ale wydaje mi się, że to jest taka seria, która z łatwością mógłbym skończyć już teraz, bo dosłownie zrobiłem cały content dla Rumunii. Nie mam nic już takiego, że na przykład jakąś wojnę wybrać. Tutaj musimy tylko posiadać to. Możemy West Banat poprosić. Za tym, że w sumie będziemy mieli, możemy dołączyć do Ententy. Będziemy chcieli. Ale na razie to może zróbmy sobie wybory. Ale wybory są chyba takie, że totalnie nie ma różnicy. Okej. Okay. Sobie włączmy. No i chyba chodzi o to, że jak będą wybory, to wtedy ci tutaj, kto ma największe poparcie. Mhm. Okej. Okej. Aha, czyli w skrócie teraz się zorientowali, że tutaj mają i możemy po prostu tutaj trochę zmniejszyć. W skrócie po prostu możemy zmniejszyć ich poparcie i zbytnio się nic nie dzieje. Nie powiem, myślałem, że trochę będzie coś innego, ale jak tak jest, no to... No to możemy tak pociągnąć dalej. Póki co, tak naprawdę... W sumie może być ten dłuższy odcinek, bo wiecie, było tam uzasadnianie celu wojennego, to w miarę szybko przejdzie. Tylko że teraz mam problem z tym, że w sumie wszystkie badania w miarę zrobiłem. Okej. Okay. Wyślijmy w takim razie do tych. Tutaj możemy też. Nie powiem, Banat ma swój content, ale to jest coś w stylu w ogóle totalny żart, więc nawet nie będą posiadali zbytnio dywizji, żebyśmy w ogóle mieli jakieś szanse.
to przeżyć. Więc tak, no za chwilę padną. Bo potrzebujemy już z tego zasadnienia celu wojennego. Ja już posiadamy. Słyszałem w tle. Dobra, karabin. Jak się wypada. Tutaj możemy rozpocząć budowę fabryk. Zaatakujmy. Boom. No, jak sami widzicie, koniec. No. No i zjednoczyliśmy się. Jej, Wielka Unia powstała. O Jezus Maria. Co to za flagę wy macie? A, bo wy macie tych dziwaków u władzy. Okej. Okay. Wiele tłumaczy. Dobra, czy może być już koniec wojny? Właśnie, dziękujemy. Wiecie co? To oddamy Serbii. Serbię macie. No, to nawet nie musi, chyba nie musieliśmy tego brać. Mamy jakiś claim? Nie, nie mamy. Znaczy się w sumie później będziemy mogli zająć to, więc szczerze to zmieniam zdanie. Oddawajcie to. Dzięki. Okej. Okay. Dobra, więc w skrócie możemy dostać korysz, znaczy się decyzję, żeby oskorować tutaj okorować tutaj Transylwanię, ale wydaje mi się, że ją całą mamy. To nie musimy tego robić, bo mamy. To nie ma efektu. Tutaj możemy wrócić do tego, żeby to zrobić. No. Tutaj możemy rozpocząć od te rzeczy robić. Czyli w skrócie decyzje to są jakieś takie bonusy małe. Ale to nie są kory, znaczy się kory. Decyzje, żeby korować. Tak, dziękujemy za to. Tutaj dostaliśmy decyzję. Możemy wyjść z paktu. Zgaduję, że to nas blokuje. Ale w skrócie my w sumie wszystko zdobyliśmy. No. Teraz możemy sobie tylko to porobić. O Jezu. Wejście białych orłów. Jest, czy to nie jest ten drugi gościu? Nie, to nie jest ten. Dobra, no się zgodzimy, że... O Jezu, mamy 6%! 6% poparcia ledwo co. Okej. Okay. Tutaj jeden gość umarł, ale to nie jest ten. Jakiś inny. Okej. Okay. Oj. No i król zmienia. No tak, dobra, zgódźmy się na zmianę partii. Kto teraz nami rządzi? A rządzi ten, okej. Okay. Dobra, nasz ulubieniec. Ale wyłącza się i tak naprawdę nic nie możemy zrobić. Bo chyba, o właśnie, to byśmy musieli zrobić, a mamy to zablokowane. Dobra, więc w skrócie skończyło się na tym, że Nikolaj I przejął władzę. Czy coś w ogóle tutaj jest takiego? Co my moglibyśmy? Wiecie, bym musiał tutaj trochę się pobawić, ale tutaj jest oczywiście możliwość, żebyśmy... Tak naprawdę w sumie wszystko zrobiliśmy w Rumunii. No nie, nie, podobała mi się serio. Szczerze, to jest taki kraj, którym jak nie jesteś AI, to wtedy no, z łatwością możesz dokonać wszystkiego, co potrzebujesz, bo dosłownie czwarta wojna bałkańska, a i toczy ją latami, a ja po prostu ją w kilka miesięcy zakończyłem. Później przez przypadek też trochę takie, bo to było trochę taki bug związany z tym, że Węgry były pod koniec, więc tak trochę wyszło. Austria też trochę jest słaba, ale no to już jest wina Austrii, to już powiedzmy sobie szczerze, to nie... To już nie winimy niczego innego. No i tutaj... No... Ruskie są trochę takie, że się zbliżają trochę do... trochę do wojny z Niemcami. Trzeba byłoby zobaczyć. Jest dwóch gości mają. Nie cierpię, kiedy jest dwóch gości. No. Więc w skrócie, no... Fajnie nam poszło w miarę.
Czy to nie jest taki gościu, który jest generyczny i po prostu dali generycznego gościa? Więc tak, no wiadomo, Bułgaria też ma trochę taki content po tym, jak przegra. Tak, mają content po tym, jak przegrają, o dziwo. No szczerze powiem, tylko no Grecy najgorzej mieli, dlatego że nic nie zyskali na tej wojnie, chyba że w wojnie w ogóle nie byli, chociaż wydaje mi się, że byli. No, ale tutaj mamy taką wielką frakcję, Pakt Belgracki. Dobra, trochę dłuższy odcinek, ale no, seria w ogóle taka krótka. Szczerze powiem, nie sądziłem, że to będzie aż takie krótkie. Myślałem, że może być 4 odcinki, bo wiecie, coś później będzie, ale szczerze, co najwyżej, gdyby mi się udało tego. Tylko żadnych poradników nie było do tego, jak zdobyć ich, więc ja większość rzeczy to ja randomowo pozdobywałem i teraz, jak sami widzicie, jestem zablokowany, ponieważ powinienem to zrobić, a nie zrobiłem, a nie da się wybrać niczego innego, bo tutaj jest wybór taki pomiędzy tymi trzema. Tutaj co najwyżej, jak sami widzicie, coś dostajemy jeszcze na wschód, ale walka z Rosją, to powiem wam szczerze, to takim krajem jak Rumunia to jest tylko dywizje specjalne, czyli montynirsi, jakieś czołgi, byśmy musieli być z Niemcami w ramach frakcji, by musieli nam front trochę utrzymywać. No, jak sami widzicie, no, Niemcy nie to, że są w najgorszej sytuacji, ale nie są też najlepsi. No, Niemcy nie są w najlepszej sytuacji. Mają tego gościa jako przywódca. Ja sądziłem, że ten gościu będzie jako przywódca. Kiedyś pamiętam, że go widziałem i trochę mnie zdziwiło, a teraz, że znowu jest to, trochę mnie jeszcze bardziej zdziwiło. No, tutaj mamy kilku ludzi. No, jako że się nie wyzwalają, to no, dużej różnicy nie będzie. Nawet Liberia jest z nimi. Jak to wygląda z Ameryką? Ameryka jest ciągle w wojnie. Nie no, szybka seria, więc teraz tylko patrzę, czy coś ciekawego na świecie się nie wydarzyło. Dobra, widzimy się w kolejnych odcinkach. Był z wami Travel. No to, cześć!